Witam! Dzisiaj na moim kanale pokażę, jak zrobić pyszne domowe maślane rogaliki. Zaczynamy od rozczynu, czyli drożdże mieszamy z cukrem, odrobiną mleka. Dobrze mieszamy, aby drożdże rozpuściły się. Dodajemy też odrobinę mąki. Ponownie mieszamy. Przykrywamy ściereczką bądź jakąś folią i odstawiamy do wyrośnięcia. Tak wygląda gotowy rozczyn. I przygotowane składniki łączymy. To naprawdę jest dosyć prosty przepis. Jak widzicie, wszystko razem mieszam. Wkładam do misy i robi za mnie robotę taki hak, ale jeśli nie macie, możecie też to zrobić ręcznie, starym sposobem zagniatania ciasta, aż będzie elastyczne, dobrze odchodziło od brzegów. Po czym tak przygotowane ciasto formujemy w taką kulę, wkładamy do miski i podobnie jak rozczyn z drożdży, przykrywamy folią albo ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia. Mniej więcej po godzinie ciasto pięknie nam wyrosło. Teraz musimy wypuścić powietrze, odpowietrzyć to ciasto, więc delikatnie też ponownie zagniatamy. Można rolować to ciasto. I przystępujemy do dzielenia ciasta. Z takiej porcji, jaka jest pod opisem filmu, wyjdzie 12 rogalików, a następnie każdą taką część na rogalik zawijamy ponownie w kulkę pod spód. I będziemy każdą taką kuleczkę rozwałkowywać na taki, nie wiem, kształt jęzora. Nacinamy początek tego ciasta i zwijamy w rulon, lekko rozciągając dłońmi na boki tego rogalika, żeby był troszeczkę dłuższy. Układamy w kształt rogalika i na blachę do pieczenia. I tak robimy z pozostałymi kulkami. Rozwałkowujemy, nacinamy kawałek na początku i zwijamy ciasto w kształt rogalika. Można zawsze troszeczkę naciągnąć końcówkę. No i tak przygotowane rogaliki przykrywamy czymś, żeby trochę jeszcze podrosły. Wierzch rogalików smarujemy roztrzepanym jajkiem z odrobiną mleka. Sprzęt jest ważny, tamten pędzelek mi się nie sprawdził, wzięłam drugi, z tym poszło szybciutko. I posypujemy, w moim przypadku to jest mak, ale możecie też posypać sezamem, dowolną posypką jaką lubicie. I tak przygotowane wyrośnięte rogaliki wsadzamy do nagrzanego piekarnika. O, tutaj już rogaliki są upieczone. Są niezwykle delikatne, chrupką mają skórkę, są miękkie w środku. Także polecam wszystkim. I oczywiście życzę smacznego.